WAWędka zaprasza na film. Jest. Siemanko, witam po raz kolejny na kanale. To co widzieliście przed chwilą oczywiście różni się od tego, co dzisiaj zobaczycie nad wodą, ponieważ to był jakiś tam materiał z końcówki lata, który gdzieś tam mi został i rzucam jako takie wspomnienie tych ciepłych dni. Tak to jest, że w lato tęskni się za jesienią, no bo wtedy wiadomo, drapieżniki i tak dalej, a jak przychodzi ta jesień, tak jak teraz, no to fajnie sobie powspominać te cieplejsze dni. A propos drapieżników, zacząłem już sezon na noce sandacze. Byłem dwa razy, udało się złowić jedną fajniejszą rybę. Zobaczcie sobie zdjęcie. Sandaczyk złowiony w mój ulubiony sposób, czyli na płytko schodzącego woblera. Fajna walka i tak dalej. Bardzo, bardzo mnie ucieszył, ponieważ dawno nie złowiłem takiej fajniejszej ryby. Klasycznie właśnie na opasce, na wobler. Także super. A dzisiaj bolenie. Przyjechałem sobie w takie miejsce, gdzie mam nadzieję, a właściwie nawet nie mam nadzieję, tylko wiem już, że ryby są, bo wczoraj tutaj byłem na chwilę, udało się złowić jakiegoś tam bolka 50-taka, także za chwilę na początek zobaczycie. Było też kilka ryb na kiju, które po prostu spadły z tego względu, że założyłem wobler z nędznymi kotwicami, które gdzieś tam znalazłem, on był trochę w wodzie, te kotwice były nieostre. Oczywiście dzisiaj się poprawię. Także co, cel bolek. Na początek zobaczcie sobie oczywiście, co się działo wczoraj. Aj kurde, spadł. Taki 50-tak. Tak to wyglądało. Wczoraj pogoda była całkiem fajna, no a dzisiaj, tak jak widzicie, leje deszcz, ja jestem w kapturze, mamy godzinę 7:30, więc mamy jakieś półtorej godziny i muszę po prostu być w pracy. Także co, cel boleń. Będę starał się łowić z powierzchni cały czas, zobaczymy, jak na powierzchni nic nie będzie, wtedy będę prowadził woblery głębiej. Oglądajcie. jest pierwszy. Pierwsza ryba zaliczona, tak jak widzieliście. Łowiłem na... co to jest? To jest Lipiński. Chyba Spirit. Zobaczcie sobie, tak wygląda. Akurat nie na tego łowiłem, bo tego, na którego łowiłem, zerwałem, ale to był taki sam, tylko o rozmiar mniejszy. Więc powtarzam, zakładam taką samą przynętę i próbuję dalej. Kończę tą nierówną walkę. Jedna ryba, widzieliście jakich rozmiarów, słabych ogólnie. Ja powiem wam, że przyjechałem tutaj na pewniaka, no bo wczoraj widziałem, że coś tam się działo. Teraz się fajnie wypogodziło, ale ja niestety już muszę uciekać, 1,5 godziny momentalnie zleciało. Także jeżeli chodzi o łowienie, to koniec na dziś. Mam nadzieję, że kolejny film to już będzie łódka. Pewnie jakieś łowienie z opadu, za drapieżnikami, z zębami, ogólnie szczupak, sandacz pewnie. Jeżeli ktoś ma ochotę pływać, standardowa procedura, odezwijcie się na Facebooku, ja napiszę wam, jak to mniej więcej może wyglądać. Nie wiem, czy w ogóle będzie taka możliwość, bo ja mam ostatnio bardzo mało czasu, stąd też brak filmów w ostatnim czasie, więc tak to wygląda, jeżeli chodzi o pływanie. Zapraszam oczywiście na Instagram, link do tego Instagrama macie w opisie filmu, tam się dzieje znacznie więcej niż na kanale na YouTubie. Polecam oczywiście subskrypcję kanału, to jest ten przycisk na dole, czerwony subskrybuj, wtedy będziecie na bieżąco z najnowszymi filmami, a na dziś tyle. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia nad wodą.